Cześć wszystkim. Dzisiaj taki temat trudny, pewnie będę posądzony, zresztą cały czas jestem posądzany o prywatę, natomiast nie ma to z tym nic wspólnego. Przyczynkiem do tego była tragedia w Poznaniu, kolejna, gdzie zamordowano dziecko na wyjściu z przedszkola nożem. I to, co nastąpiło potem. To, co nastąpiło potem, wysyp nagle ekspertów od bezpieczeństwa dzieci. I o ile był po śmierci prezydenta Adamowicza, też był wysyp tego, że zresztą po każdej tragedii, że to by trzeba zmienić, to tamto i wszystko umiera. Potem nagle, zazwyczaj tak jest, natomiast to taka ludzka przypadłość, no jak nie trzeba, to się nie robi, nie zginął nikt w najbliższym czasie po tym zdarzeniu, więc no, ustała chęć gdzieś do działania, natomiast tam też jest to, że dyskutowali o tym ludzie z reguły i do tego nic nie mam. Ludzie, którzy się na temacie znają w całości, w części i tak dalej, mogą realnie coś zmienić, mają wiedzę taką, która pozwala podjąć jakieś zmiany, podjąć jakąś dyskusję. I do tego nie mam nic. I to, że po tej sytuacji w Poznaniu zaczęto nagle dyskutować o bezpieczeństwie dzieci ogólnie, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, do tego nic nie mam. Że chce się robić szkolenia, zabezpieczyć dzieci przed tym, bardzo dobrze. Nic do tego nie mam. Sam już wiele lat temu prowadziłem darmowe zajęcia w szkołach dotyczących właśnie bezpieczeństwa dzieci. Więc po takich sytuacjach wiadomo, że ludzie się nagle budzą, że jednak trzeba coś albo zacząć w ogóle coś robić, albo coś mocniej robić w tym kierunku. I to jest okej. To jest jak najbardziej okej. Natomiast jak za temat biorą się ludzie, którzy nie mają do tego podstaw merytorycznych, chcą sobie zbudować tylko fame, zedrzeć trochę kasy, dorobić, to są, będę unikał, dlatego też tutaj będę miał zacinki, będę się jąkał, no tu w ostatniej chwili się powstrzymałem, tu musielibyście grubą wiązankę wypikać, zakończoną słowem hienami. Zwykłymi hienami, patologią rynku bezpieczeństwa i tak zwanej samoobrony. Gdyby to ode mnie zależało i kodeks karny w tym nie przeszkadzał, to bym to wypalał żywym ogniem. Taką patologię. Natomiast nie zależy to ode mnie. Nie zależy to ode mnie i ja mogę tylko uczulać na pewne rzeczy. Ja mogę tylko mówić o realiach wam, tym, którzy nie znają realiów przemocy, tym, którzy zaawansowaną tematykę bezpieczeństwa mogą poznać jedynie od ludzi, którzy się tym zajmują na co dzień. I teraz jeśli taką tematyką bezpieczeństwa dzieci zajmują się ludzie, którzy na co dzień układali procedury bezpieczeństwa, tworzyli plany ochrony, plany bezpieczeństwa, ewaluowali je, zmieniali, oceniali, dostosowywali. I w tym przypadku będą to robić z ludźmi, którzy pracują z dziećmi na co dzień, którzy znają dzieci, którzy znają specyfikę pracy z dziećmi jako taką. To jest rewelacja. To jest rewelacja i to powinno być robione. Z ludzi, których znam, na Facebooku możecie znaleźć, projekt WXC,
personal defense, ludzie, których głównym zajęciem było, jest, czy w sektorze publicznym, rządowym, czy prywatnym, właśnie tworzenie procedur bezpieczeństwa, ewaluacja ich, dostosowywanie do potrzeb danego rynku, danej grupy, danej działalności, danego przedsiębiorstwa, danego biznesu, danej agencji, którzy pracowali z tym w polu. Termin ogólny, niekoniecznie w polu, czyli kojarzy się to z działaniami jakimiś militarnymi, niekoniecznie tam. Działali z tym w realu. Natomiast wysłano mi ostatnio ogłoszenie człowieka, którego znam, dlatego się nim zajmę, bo to mogę robić, mogę mówić o procedurach i mogę wymienić z imienia i nazwiska kogoś, kto absolutnie nie ma o tym pojęcia. Skąd wiem? Bo miałem okazję poznać z pierwszej ręki. Wysłano mi ogłoszenie o dzień po tym ten człowiek ma już opracowany nowatorski program dotyczący bezpieczeństwa dzieci, dotyczący szkolenia opiekunów. Podobno ma już na to szkolenie, na szkolenie już ogłoszone, dzień po, ma już zajęte wszystkie miejsca i zaprasza na kolejne terminy. Dzień po. Gość, który, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, nic w tym temacie nigdy nie robił, nie cieciował nawet na podrzędnym parkingu miejskim, nagle przez noc stał się ekspertem bezpieczeństwa w dziedzinie najbardziej newralgicznej, najbardziej złożonej, wymagającej chyba największej wiedzy, najbardziej kompleksowego podejścia. W dziedzinie bezpieczeństwa dzieci, gdzie trzeba uwzględnić naprawdę specyfikę pracy z dzieckiem, etapy rozwojowe dziecka, bo w różnym wieku z dziećmi pracuje się zupełnie inaczej. Skąd o tym wiem? Przez lata szkoliłem dzieci i młodzież. Pracowałem też w szkołach. Z wykształcenia jestem nauczycielem. I naprawdę długie lata przygotowałem młodzież jako trener, żeby do walki kogoś przygotować, przede wszystkim trzeba się zająć psychiką. I na każdym etapie rozwoju dziecka wygląda to inaczej. Więc temat jest ogromnie złożony. Ogromnie złożony. Do tego trzeba zgrać opiekunów. Tak? Natomiast to dalej jest zawieszone w próżni. Dynamika związków między, dynamika relacji między dzieckiem a opiekunem, to jest jedno. Ale tutaj nie mogą być pozostawieni rodzice z tyłu. Dlaczego? Z wielu względów. Bo bezpieczeństwo dziecka w dużej mierze odbywa się za zgodą rodzica. Bo to rodzic musi się zgodzić na pewne rzeczy. Rodzic pewne rzeczy musi zrozumieć, żeby wyrazić na nie zgodę. Tak? Oczywiście pewne rzeczy można przeprowadzić bez zgody rodzica. Jak najbardziej. Ale bardzo wiele nie. I rodzic musi zrozumieć. Musi zrozumieć co? Musi zrozumieć własną psychikę. Musi zrozumieć psychikę dziecka. Musi dogadać się z gronem pedagogicznym, to wszystko musi zagrać. Musi być jeszcze, powinien być jeszcze czynnik zewnętrzny. Powinien być jeszcze czynnik zewnętrzny w postaci jednostki, nazwijmy to umownie, bo to może być jedna osoba, może to być grupa osób, może być kompleks. Natomiast
przynajmniej jednej osoby wyszkolonej i obytej z przemocą, w tym i z przemocą naprawdę wysokiego rzędu. Mówimy tu o zagrożeniu życia, mówimy tu o potencjalnym zabijaniu. Bo kiedy ktoś rusza z nożem, to nie po to, żeby przygotować kanapkę, tylko żeby zabić, co mieliśmy w Poznaniu. I nie tylko w Poznaniu, bo tych przypadków się mnoży, jest ich coraz więcej, o czym ja mówiłem. Tutaj ta przemoc, ten stopień przemocy już nie puka do drzwi. Ja o tym mówiłem ze 2 lata temu. Wtedy pukał do drzwi. Teraz wsunął stopę pomiędzy drzwi a framugę. Ostatni gwizdek, żeby się na to szykować, był wtedy. Teraz trzeba podejmować działania. I teraz, żeby zatrzymać kogoś, kto chce zabić, trzeba być gotowym pozbawić go życia. I tu jest olbrzymie pole do zagospodarowania weteranów misji. Ludzi, którzy są na emeryturach, a dalej są w sile wieku, a w kontekście zwykłych fajansiarzy, nieudaczników, zwykłych śmieci, którzy chcą robić krzywdę między innymi dzieciom, są więcej niż wystarczająco przygotowani, by zatrzymać to zagrożenie. I tu jest olbrzymie pole do zagospodarowania ich wiedzy, ich umiejętności, ich przygotowania. I teraz to wszystko razem, i to, co ja wymieniłem, to jest wymienione po łebkach. To jest wymienione po łebkach zaznaczanie pewnych problemów. To wszystko ten człowiek ogarnął przez noc. Że nie mówię o rozwiązaniach strzeleckich, na przykład, żeby pewne rzeczy zatrzymać. Zanim dystans zostanie skrócony, kiedy jest ta obserwacja otoczenia, kiedy dostrzeżemy coś wcześniej. Gdzie ten człowiek uczył walki w pomieszczeniach bronią palną, nie mając o tym zielonego pojęcia. Dopiero jakiś czas temu zaczął się uczyć pewnych rzeczy. Uczył na podstawie, jak to sam pisze, 20 lat doświadczenia. Natomiast w czym? W robieniu kursów. W robieniu kursów, bo nigdy nie pracował. Wiedza, jaką czerpał, była z kursów ludzi, którzy też nie byli specjalistami w tej dziedzinie. I uczył posługiwania się bronią palną. To są rozwiązania do walki w bliskim kontakcie. Tego człowieka ja uczyłem wykluczania zapaśniczego, bo nie potrafił tego zrobić, a uczył już tego, potykając się przy tym o własne nogi. To jest wiedza z obserwacji otoczenia, ale obserwacja otoczenia to nie jest tylko kręcenie głową dookoła. To jest wiedza o tym, na co zwrócić uwagę. To jest przygotowanie psychiczne do tego. To jest ustalenie procedur bezpieczeństwa, procedur działania. Co w danej sytuacji kto ma robić? Zarówno opiekunowie, jak i podopieczni. A z dziećmi to nie wygląda tak, że robicie to, to, to i to. Trzeba w odpowiedni sposób im to zainstalować. Trzeba w odpowiedni sposób to przeprowadzić. Żeby doprowadzić je do podążania za procedurą. W takiej sytuacji, zwłaszcza w takiej. Kto pracował chociaż trochę z dziećmi, kto ma swoje dzieci, wie, jak ciężko jest doprowadzić do tego, by dziecko zrobiło to, czego się od niego wymaga. Jest to problematyczne. Trzeba bardzo odpowiedniego podejścia. Bardzo odpowiednio dopasowanych metod, form i środków. Tego na kilku kursach się nie nauczycie. A już zwłaszcza nie nauczy was tego gość, który kilka kursów odbył. I to jeszcze nie w tym temacie.
Więc, drogi Mateuszu, zwrócę się teraz bezpośrednio. Mateusz Orczykowski, Israeli Tactical School. To, co robisz, jest obrzydliwe. Kiedy wziąłeś sobie materiał, kilka rzeczy, które ci powiedziałem, kiedy planowaliśmy wspólne szkolenie z bezpieczeństwa kobiet, i nagle wyszedłeś ze swoim autorskim programem szkoleń dla kobiet. I kiedy wyraziłem swoje zdanie na ten temat, jeszcze poczułeś się urażony. Okej. Są gnidy na tym świecie. Nie wszystkich można wyeliminować. Ale to, co teraz zrobiłeś, jest obrzydliwe do granic możliwości. Jest pewien cytat z polskiego filmu, że w słowniku ludzi kulturalnych nie ma słów, by to określić. Ja dysponuję słownikiem ludzi bardzo niekulturalnych i też nie umiem tego określić. Wiązanki mi się kończą. Żeby tak chamsko, obrzydliwie wykorzystywać tragedię dzieci, tragedię rodziców, tragedię opiekunów. Do zdobycia odrobiny fejmu, zarobienia paru złotych. Gdzie nie masz absolutnie jakichkolwiek podstaw merytorycznych do mówienia o bezpieczeństwie w ogóle, a zwłaszcza o bezpieczeństwie dzieci. To się po prostu w głowie nie mieści. Ta bezczelność, ta buta. I tu mi słów brakuje, bo się cisną znowu niecenzuralne. Bardzo. A i one się kończą. I temat nie byłby wyczerpany. I to jest jedna z tych sytuacji, gdzie mówi się, nie przejmuj się innymi, bądź sobą. I mem mówi, fajnie, tylko na drodze stoi kodeks karny. Tak, i tu też mi stoi na drodze kodeks karny. Bo za to, to bym się do ciebie przejechał. Bo to jest obrzydliwe, skrajnie obrzydliwe. Jesteś zwykłą hieną. Bez honoru, bez odwagi, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zwykłą hieną, patologią tego środowiska. A do wszystkich innych, to był tylko przykład. To był tylko przykład. Takich rzeczy się mnoży, mnoży się pełno. Ostatnio się mnoży pełno ekspertów bezpieczeństwa osobistego. Ludzi, którzy jeszcze niedawno kopali przeciwnika na ziemi, skręcali mu ręce, kobietom proponowali bić się z napastnikiem, bić się. Ja nie mówię, że kobieta ma nie uderzyć. Ma w odpowiednich sytuacjach, w tych miejscach. Ale podejmować otwartą walkę z napastnikiem, z mężczyzną. Ci ludzie teraz nagle zaczynają mówić o bezpieczeństwie i oni mówili o tym zawsze przecież. Cała masa, cała masa. Wybierzcie sobie dowolnego celebrytę. Z dowolnie wielką liczbą wyświetleń na YouTubie. Dowolnego. Celebrytę. Mówię celebrytę. Dla was to będzie ekspert samoobrony. Dowolnego. To jest patologia. Żaden z tych ludzi nigdy nie pracował w czymkolwiek związanym z bezpieczeństwem. W czymkolwiek. Niektórzy potrafią nawet walczyć z nich. Tak, ale to nie jest bezpieczeństwo. To nie jest bezpieczeństwo. Bardzo proszę, uważajcie, sprawdzajcie każdą wiedzę, sprawdzajcie to, mówiłem nieraz, sprawdzajcie nawet to, co ja mówię. To jest wasze bezpieczeństwo. Nie ufajcie absolutnie nikomu, dopóki nie sprawdzicie wasze bezpieczeństwo.
i waszych dzieci, więc sprawdźcie dwa razy. Nie zadowalajcie się tym, że a ten mówi o bezpieczeństwie, tam pójdę, mam zgrzywki dla własnego przyłagodzenia swoich wyrzutów sumienia, że nic nie robię. Sprawdźcie bardzo dokładnie. Poproście o to, gdzie pracował, ile pracował, z kim pracował. Kursy są uzupełnieniem. Ja nie mówię, że kursy są złe. Ale czy pracował, czy jest w stanie? Wszyscy ci YouTube'owi, influencerzy samoobrony, absolutnie wszyscy nie trzymają ciśnienia nawet przez internet. Są nadwrażliwi, pękają w dyskusji pod naporem merytoryki. Pękają, obrażają się, przy czym mówią, że nauczą cię negocjacji kryzysowych, postępowania w sytuacji kryzysowych, w sytuacji zagrożenia życia. Jak oni nie radzą sobie z własnymi emocjami przez internet. I nauczą was opanowania, kiedy będziecie mieli nóż na gardle? Czy to jest nieprawda? Zwykłe kłamstwo. To jest patologia. Patologia. Sprawdzajcie. Sprawdzajcie, bo to jest wasze bezpieczeństwo. Sprawdzajcie, bo to jest wasze życie. Sprawdzajcie podwójnie, bo to jest życie waszych dzieci. Tego będzie coraz więcej. I nie coraz więcej w tym kontekście, co ja mówiłem 2 lata temu, że się co parę miesięcy coś takiego zdarzyło. Nie. Będzie coraz więcej. Niedługo to będzie codzienność. Najpierw w największych miastach. Najpierw tam. O powodach nie będę teraz mówił. Ale najpierw w największych miastach, potem będzie schodziło to niżej, do mniejszych, do mniejszych, do mniejszych. Już teraz zacznijcie, naprawdę zacznijcie cisnąć na placówki edukacyjne, na placówki oświatowe, żeby podejmowano działania w tym względzie. Ale żeby oni, podejmując działania w tym względzie, konsultowali to, organizowali to z ludźmi, którzy się na tym znają. W każdym razie na elementach tego chociażby się znają. Bo jeśli problem jest nowy, to ciężko o eksperta w tej dziedzinie. Ale niech sprawdzają. I poddawajcie to wątpliwość. I negujcie. I nie bójcie się odezwać, nie bójcie się zanegować, nie bójcie się krzyknąć, tupnąć nogą, jeśli widzicie, że coś jest nie tak. Bo to jest bezpieczeństwo waszych dzieci. Nie pozwólcie, by takie hieny miały wpływ na cokolwiek związanego z waszymi dziećmi. Najlepszy czas na działanie był parę lat temu. W kilka lat spokojnie, swobodnym tempem. Można było się do tego przygotować, nie robiąc tego priorytetu. Teraz, jeśli chcecie być gotowi, to musi być stać się waszym priorytetem. Teraz. Teraz. Już natychmiast to musi być waszym priorytetem. To tyle ode mnie. Pamiętajcie, wina może być sprawcy, ale odpowiedzialność za
za wasze bezpieczeństwo jest wasza. Weźcie to sobie do serca. Jak nie dla was, to dla waszych dzieci.